Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym poruszyć z Tobą temat Twojego życia. Kto żyje Twoim życiem? Kto wpływa na Twoje życie? Kto kształtuje Twoje życie? Wydaje się temat prosty. Twoje życie jest Twoim życiem, powiesz to przecież ja żyję moim życiem. Otóż powiem Ci, że w wielu wypadkach nie jest to prawda. Wszyscy dookoła żyją Twoim życiem. Zaczynając od rodziców i dzieci, poprzez szefa w pracy, prezesa firmy, Twoją najlepszą przyjaciółkę, a nawet pani Jadzia z Mięsnego. Oni wszyscy wpływają na Twoje życie i usiłują kształtować to Twoje życie według własnego pomysłu, według własnych wartości. Jeżeli nie ma w Twoim towarzystwie socjopaty, który całkowicie chce zawładnąć Twoim życiem i Twoimi emocjami, to bardzo dobrze. Ale ci wszyscy inni ludzie, którzy w rzeczywistości najprawdopodobniej dobrze Ci życzą, zabierają Ci Twoje życie. Twoim życiem żyje całe otoczenie, a dla Ciebie, co dla Ciebie z tego zostaje? Może jakiś mały okruszek? Zastanów się, ile rzeczy robisz dlatego, że tak wypada? Dlatego, że ktoś od Ciebie tego oczekuje? Może dlatego, że chcesz komuś zrobić przyjemność albo nie zrobić przykrości? Całe Twoje życie w tym przechodzi. Dla Ciebie nie zostaje nic. A musisz wziąć pod uwagę, że Twoje życie to jest nie tylko przyjemności, które musisz sobie zapewnić. Twoje życie to jest też odpowiedzialność. Ty i tylko Ty ponosisz odpowiedzialność za swoje życie. Nie ma tłumaczenia, że ktoś powiedział, że ktoś jest taki czy inny. To jesteś Ty i Twoje życie i cała odpowiedzialność spoczywa na Tobie. Jak to zmienić? Pierwszym krokiem do zmiany tego jest uświadomienie sobie. Uświadomienie sobie tych wszystkich uwarunkowań i uświadomienie sobie, że Twoje życie należy tylko i wyłącznie do Ciebie. Jeżeli wierzysz w życie po śmierci, niezależnie jaka to jest religia czy jaki pogląd filozoficzny, kiedyś staniesz przed sędzią, czy będzie to Mojżesz, czy Jezus, czy Allah, czy Pan Jama, czy Duch Ziemi, czy może, myślę, że to by było najstraszniejsze, właśnie Ty będziesz siebie sądził, ten ktoś zapyta Cię na przykład, dlaczego byłaś wredna wobec Jaćki. No i się zacznie, albo Jaćka to, Jaćka tamto. Przerwie Ci ten ktoś. Powie, Jaćka będzie sądzona indywidualnie. Ja pytam Ciebie, dlaczego Ty byłeś wredny? Pozwalamy. Pozwalamy, żeby wszystko i wszyscy wpływali na nasze życie. Nie tylko ludzie, ale również jakieś formy, konwenanse, coś, co wydaje się nam niezwykle istotne. Tak jak Ci powiedziałem, najważniejszym, pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie swojej odpowiedzialności za swoje życie, ale też tego, że to dla Ciebie to życie ma być przyjemne, nie dla innych. Postaraj się przez jakiś czas przy każdej próbie zrobienia czegoś, przy każdym zachowaniu, przy każdym podjętym działaniu zastanowić się, czy robisz to dlatego, że tak chcesz, czy dlatego, że tak musisz, że to jest Twoja powinność, że ktoś Cię o coś prosił. Z tymi prośbami naucz się mówić jasno i wyraźnie. Jeżeli nie możesz jakiejś prośby spełnić lub nie chcesz, powiedz to tej osobie wyraźnie. Nie obrażając oczywiście. Nie wiem, coś w rodzaju, strasznie Cię lubię, ale tego akurat dla Ciebie nie mogę zrobić. Czasami wymagane jest krótkie uzasadnienie, ale niekoniecznie. Naucz się asertywności, ale też asertywności w takim znaczeniu, że wobec siebie. Asertywności wobec siebie
Naucz się robić rzeczy, które chcesz, a nie które wydaje ci się, że chcesz. Tutaj wspomnę tylko krótko o reklamach, to tym mówiłem na innych moich filmach, o reklamach, o trendach nawet moralnych czy filozoficznych wbijanych nam na siłę przez środki masowego przekazu. Tak wypada, tak wszyscy robią. Tak nie jest. Zastanów się, czy to są twoje poglądy, czy żyjesz według swoich poglądów i swoich chęci, czy po prostu żyjesz tak, jak ci inni podpowiadają. Jeżeli będziesz na to zwracać uwagę, coraz większą i większą, przekonasz się, że zacznie ci się żyć lepiej, zacznie ci się żyć wygodniej, a przede wszystkim zdasz sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności. A ta odpowiedzialność to nie jest jakiś brzemię, ciężar, to jest wielka radość. Mam odpowiedzialność, biorę na siebie tą odpowiedzialność, wiem co robić, robię to dobrze i niezależnie od oceny otoczenia, cieszę się z tego. Cieszę się z tego, co robię i jak robię, bo najważniejsze jest to, co ja o tym myślę, a nie co o tym myślą rodzice, dzieci, szef, pani Jadzia z Mięsnego, czy nawet najlepsza przyjaciółka. Żyjmy wśród ludzi, żyjmy z ludźmi, starajmy się im pomagać, starajmy się ich słuchać, może mają coś ważnego do powiedzenia. Natomiast decyzje podejmujmy samodzielnie. Wtedy zaczniemy żyć swoim życiem i żyć naprawdę, a nie w jakimś butaforycznym matriksie, czego ci z całego serca oczywiście życzę. Zapraszam do obejrzenia innych moich filmów. Zapraszam cię do subskrypcji kanału. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję ci za twój czas i weź pod uwagę to, co mówiłem. Do zobaczenia.